Hej wszystkim! Z tej strony oczywiście Klaudia Klatek i Sani. Dzisiaj mamy wyjątkowo naszego gościa, czyli Adriannę, której przeprowadzimy metamorfozę. Dokładnie. Ja zajmę się jej makijażem oraz fryzurą. A ja zajmę się stylizacjami. Adrianna, jak się czujesz? Jestem bardzo pewna. Wydaje mi się, że jestem w rękach profesjonalistów, a poza tym dziewczyny zdradziły mi, że to będzie coś nowego i nie takiego, co noszę zazwyczaj, więc czekajcie do końca na efekt, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. To będzie nowa odsłona mnie podobno. Oczywiście linki do tych wszystkich produktów, których dzisiaj użyjemy, znajdziecie w linkach u góry oraz w opisie. A zaczniemy sobie od fryzury, a później będzie make-up. To ja uciekam. I jak wiecie, Ara zazwyczaj ma proste włosy, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy taki a la romantyczny look. Zrobię jej delikatne fale prostownicą, ale zaczniemy sobie oczywiście od wyczesania włosów szczotką. I biorę teraz prostownicę i nią będę robiła Adzie fale. No podobno to jest teraz mega modne robić fale na prostownicy, znaczy to już jest chyba długo modne, dopiero się zorientowałam. Fajnie, że jedno urządzenie i do dwóch rzeczy, no nie? Tak. A to robisz sobie czasami fale, czy raczej prostujesz tylko? Raczej prostuję, bo nie wychodzą mi. I zauważyłam, że jedna fala jest taka, druga taka, ale w sumie dobrze. A jakie masz rady dla osób, które często prostują i ich włosy są zniszczone przez to? Na pewno używać jakichś takich sprayów, które ochraniają włosy przed wysoką temperaturą. A tak naprawdę, jeżeli ktoś ma swoje włosy takie zadbane, faktycznie często nakłada maski, to raczej to nie jest jakiś problem, jeżeli faktycznie ta temperatura, której używa w trakcie prostowania czy kręcenia, nie jest jakoś bardzo wysoka. Okej, włoski mamy połamane, pofalowane, także teraz biorę lakier. Teraz biorę lakier i sobie to wszystko utrwalimy i dodatkowo je ułożę. Zamykaj oczka. Dobra. Kiedyś słyszałam, że dziewczyny utrwalały sobie makijaż na lakier do włosów. Słyszałaś o tym? Słyszałam o tym i... Nie polecasz pewnie. Nie polecam. Są specjalne specyfiki, specjalne fiksery, które ten makijaż utrzymują i na pewno są gdzieś tam mniej inwazyjne niż lakier do włosów. Nie wiem, czy słyszałaś, ale oglądałam w telewizji program o dziewczynach, które nigdy nie zmywały makijażu albo zmywały raz na miesiąc. To jest tragedia dla skóry. Makijaż powinniśmy zmywać codziennie. Nie ma opcji, żeby położyć się spać w makijażu, bo to jest dla skóry naprawdę koszmar, tragedia. A co dopiero tydzień? Wyobraź sobie. Nie, to jest... Dobra, fryzura skończona. Także teraz bierzemy się za makijaż. No to super, nie mogę się już doczekać. Tego najbardziej. Dobra. I makijaż zaczynamy sobie od nałożenia bazy. Dla Ady wybrałam sobie bazę wygładzającą, matującą. Zazwyczaj nakładam sobie na rękę, tak jest mi wygodniej później aplikować na twarz. No i nakładamy oczywiście na całą buzię. Zadaniem bazy jest przedłużenie trwałości makijażu, także myślę, że Ada po nagraniach dzisiaj może spokojnie jeszcze wybrać się na imprezę. Idę z koleżanką na coś do jedzenia. To akurat idealnie. Następny krok to podkład i tutaj dzisiaj użyję ulubionego podkładu Ady, którego używa na co dzień, także kolor będziemy miały już dobrze dobrany. Przeciągam sobie też podkład delikatnie na szyję i kiedy jest już zaaplikowany, to zaraz łapę za Beauty Blender i nim sobie wszystko wklepiemy i wyrównamy. Beauty Blender też wzięłam z domu, więc nie ma żadnych obaw o bakterie. A wiem, Klaudia, że malujesz na studniówki i powiedz mi, jakie są teraz trendy studniówkowe? Powiem Ci szczerze, że dziewczyny najczęściej wybierają jednak na oku brąz i złoto. To przeważa, bo takie kolory super pasują do czerwonych sukienek, no które właśnie. W sumie są najbardziej popularne na studniówki. No dobrze, koloryt skóry mamy wyrównany, także teraz biorę korektor i nim rozjaśnię sobie centralną część twarzy. I jeśli chodzi o dobór korektora, to najlepiej, żeby był on o 1 ton lub 2 tony jaśniejszy od koloru podkładu. W porządku, Ada? Tak. Nic cię nie boli? Nie, no co ty? Bardzo przyjemnie. A miałaś taką sytuację, że klientka zasnęła? Tak, miałam kiedyś taką panią w starszym wieku i tak jej się to wszystko podobało, to że ją tak myziałam, dotykałam Beauty Blenderkiem, że usnęła. I kiedy był moment, kiedy poprosiłam ją o otwarcie oczu, to taka była grobowa cisza. A przestraszyłaś się? Trochę tak, ale... Boże! Trochę tak, ale przyderwałam i od razu mówi tak, aha, jakoś tak przymknęła sobie oko i... A była taka myśl, o Boże, pani umarła podczas makijażu. Siedziała, także raczej... Przechodzimy sobie do stylizacji brwi. I Ada ma swoje brewki ładne, ale jasne, także je podkreślimy. I przechodzimy sobie do makijażu oka. U Ady zaczynam od brązowego koloru, a później nałożę taki brokatowy, różowy pigment. Już prawie koniec. Rzęsy wytuszowane, dodatkowo dokleiłam sztuczne, więc efekt mamy naprawdę wow.
Ja nawet nie wiem, jak wyglądam, ale wszyscy mówią, że wygląda to fajnie, więc jestem mega ciekawa. Ada jeszcze nie widziała lusterka, nie. Ale teraz biorę pomadkę. No i ostatni etap, malujemy usta. Praca, za którą ja byłam odpowiedzialna u Adrianny, skończona. Dobra, to Sam, chodź tutaj do nas. Czekaj, czekaj, momencik. Nie masz wybranych jeszcze rzeczy? Mam, pewnie, nawet mam za dużo. Nie będę ci wam teraz opowiadać, ci pokazywać też Adrianna, co tutaj mam, póki się w to nie ubierzesz. Pokaż, jak wyglądasz. O, wow! Chyba nie miałaś, nie miała jeszcze, nie widziałam, żeby miała na sobie taki... Stwierdziłam, nie że... Nie mogę zdradzać. Stwierdziłam, że zaszaleję, żeby wyglądała inaczej niż na co dzień. Fajnie. No to co? Jest to zdecydowanie co innego. Teraz przejdźmy w takim razie do stylizacji. Mm-hmm. Okej, nasza metamorfoza dobiegła końca. Jesteście ciekawi, jak wygląda nasza bohaterka? Naszym zdaniem odwaliłyśmy kawał dobrej roboty. Także zapraszamy Adę. Ta-dam! Ja, słuchajcie, nie wiem, jak wyglądam. Naprawdę tak długo się powstrzymywałam, żeby nie patrzeć w lusterko. Tutaj mam lustro, ale ja nic absolutnie nie widzę. Jeszcze jest tam, tam. To ja jedno przyniosę. Tak, jestem bardzo ciekawa. Wszyscy robią mi tutaj wow, wow, jak super wyglądasz. Ja nie wiem. Zobaczymy. Uwaga! Ja się stresuję, bo boję się, że moja reakcja będzie taka... Aha. No dobra, to zobaczmy, jak będzie. No, na razie widzę swoje dotąd, ale jest nieźle. A to jak ja mam to trzymać? No wow, pierwsze co zwraca uwagę, jeżeli będę mogła spojrzeć, to oko. Oko mam po prostu tak pięknie zrobione, wszyscy się zachwycali. No, no naprawdę jest super. Się bardzo wygląda. Mi się także podoba stylizacja, bo nigdy w czymś takim nie byłam. I jest naprawdę coś nowego. Ale podoba mi się bardzo. Fajnie. I dziękuję wam, dziewczyny. Super to wygląda. Tak jak wspomniałam już wcześniej, ja postawiłam raczej na romantyczny look. Włosy delikatnie pofalowane, na oku akcent różą i złota. Ale bardzo się cieszę, że Sam przełamała to stylizacją. Myślę taką bardziej rockową. Tak, stylizacja jest zdecydowanie bardziej rockowa. Nie do końca można powiedzieć, że w stylu Ady, bo Ada bardziej casualowo się ubiera na co dzień. A to właśnie super, że zrobiłyśmy coś innego. Tak. Ale jest spoko, bo jest bardzo wygodna. Mhm. To jest taka koszula, która przypomina sukienkę. To nadal są jakieś tam odzwierciedlenia mojego stylu, to nie jest całkowicie oderwane od tego, tak, co lubię tylko bardziej nosić. Podkręcone tak, tak naprawdę. I bardzo mi się to podoba, naprawdę. Jeżeli podoba wam się stylizacja, to koniecznie dajcie nam znać oraz pamiętajcie, że wszystkie ubrania oraz produkty do makijażu są dostępne na Allegro, linki nad nami, no i pod spodem w opisie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa. Pa, pa.